pochodzę z małej miejscowości pod Krakowem, właściwie z lasu. Chodziłam do liceum do Wiśnicza, tam zdobyłam wykształcenie, jestem plastykiem, ceramikiem. Maluję i rysuję na wszystkim, najbardziej lubię na papierze, wszystkim czym się da, kredkami, pastelami, akwarelami, akrylami. Lubię też olej, chociaż nie aż tak bardzo. Wszystko, co przynosi kolory, 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 to tego używam. Najbardziej fascynuje mnie natura kobieca świata. Właściwie zawsze tak było. Ostatnio coraz bardziej intensywnie. Półtorej roku temu trafiłam do centrum B7. Tutaj znalazłam swoje miejsce, żeby tworzyć. Tu mam swoją pracownię. Tu czerpię inspiracje. I od tego momentu zaczyna się coraz więcej kręcić. Moje rzeczy można obejrzeć nie tylko na prywatnych ścianach, ale też w miejscach bardziej dostępnych. Już teraz na wystawie Centrum B7. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak licznie przyszliście. Strasznie się cieszę, że mam wokoło tyle przyjaciół wspaniałych. Jesteście kochani. Musimy dodać też, że masz pracownię swoją, tak, piętro wyżej i część z tych prac powstała tutaj. Tak, tu pracuję i właśnie przez to, że jestem tu członkiem, dla mnie jest to mega inspirujące. Wraz z grupą miejskich kawciarek, która się spotyka od września ubiegłego roku, postanowiłyśmy uczcić 70-lecie Nowej Huty, jubileusz, który mamy w tym roku, i przygotować wystawę. Długo myślałyśmy, co to powinno być, co powinno się tam znaleźć i jak podejść do tego tematu. I postanowiłyśmy swój pomysł oprzeć na mapie Nowej Huty,
w zasadzie na starej części Nowej Huty i spróbować zinterpretować, wyhaftować osiedla. Miejskie hawciarki skupiają głównie kobiety, właściwie tylko kobiety, w wieku od 30 do 60 lat, także przestrzał wiekowy jest bardzo duży i było bardzo duże zainteresowanie. Początkowo mieliśmy grupę 25 bądź nawet 30 osób, jednak haftowanie wymaga skupienia, koncentracji, precyzji, a przede wszystkim regularności, więc ostatecznie zostało nas 14 osób. 14 osób, które się spotyka dwa razy w miesiącu na takich spotkaniach mobilizujących i doszkalających. I tam również wymieniamy się pomysłami na hafty. To nie jest trudna praca, wymaga na pewno bardzo dużo cierpliwości, bo trzeba mieć tę cierpliwość, żeby przekładać nitki, mieć jakiś pomysł, dobierać kolory. Natomiast większość z nas w ogóle nie miała żadnego doświadczenia z haftem poza próbkami w szkole podstawowej. Od tej pory nie działo się nic, aż potem po długim czasie postanowiłyśmy do tego wrócić. Jedna dziewczyna tylko zajmowała się dotąd haftem tak na co dzień, chodziła na warsztaty profesjonalne. To jest właśnie Karolina, która nas uczyła, a reszta to po prostu przyszła tutaj spontanicznie i wciągnęła się i została. Zrobienie takiej pracy zajmuje około tygodnia, z tym, że oczywiście nie przez cały czas, tylko zwykle robi się to dorywczo, wieczorami, już po pracy, po codziennych zajęciach. Wszystko też zależy od tego, jak trudny jest projekt. Ja na przykład miałam budynki do wyhaftowania i ta praca zajęła mi znacznie więcej czasu niż ta, na której były postacie. To robiło się znacznie przyjemniej i o wiele, wiele krócej. Więc ta z budynkami to tak może 2 tygodnie, a inne około tygodnia.